Cześć kochani, witam się z Wami ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z paczką z Avonu. Odebrałam wczoraj paczkę z Avonu, ale słuchajcie, nie miałam czasu wczoraj Wam nagrać otwarcia. Zresztą to jest taka nieduża paczka, ale wiecie, zostawiłam to sobie po prostu na dzisiaj. Ja zawsze robię zamówienie z Avonu w niedzielę, ale jeśli ktoś mi zamówi w środku tygodnia, i jeszcze w dodatku jest jakieś tam większe zamówienie, to też zamawiam, żeby wiecie, żeby dziewczyny miały swoje produkty szybciej. To co, zaczynamy. To jest taka właśnie, jak już Wam wspomniałam, nieduża paczka. W ogóle słuchajcie, mam ten sweterek, który ostatnio sobie kupiłam w Kiku. On jest na mnie za duży, wiecie? On jest na mnie trochę za duży, ale ja byłam z nim w przymierzalni, ja go przymierzałam. I słuchajcie, specjalnie sobie kupiłam taki większy ten sweterek, żeby właśnie był on na mnie taki luźny. Tutaj sobie rękawy podwinęłam, ale nawet jak są odwinięte i tak to też, tak sobie myślę, mogę nosić ten sweterek. Słuchajcie, skład, on nie ma jakiegoś tam super fajnego składu, bo coś tam 70% poliakry, 20% czegoś tam i 3% elastanu. Także niby skład nie jest jakiś tam akrylik, jakiś coś tam ma też w swoim składzie. Ale właśnie jeśli chodzi o skład ubrań, to ja lubię mieć piżamy 100% bawełna. Natomiast inne rzeczy, to jakoś tak nie przykładam wagi do, wiecie, do składu. Mam też na sobie te leginsy, które sobie kupiłam w Kiku, o których Wam mówiłam. I one są właśnie, nie wiem czy to tutaj będzie widać, one są na tym, na takim grubszym pasku, nie? Właśnie o tym pasku Wam mówiłam i on fajnie tutaj wszystko trzyma, bo jest wysoki stan i właśnie ten pasek jest taki grubszy. I właśnie te spodnio leginsy, nie no, chyba to są leginsy jednak, też nie patrzyłam na skład, ale się okazuje, że właśnie w domu, jak już zobaczyłam, to mają 95% bawełny, a 5% elastanu. Także fajny skład mają i mówię Wam, takie są właśnie bardzo, takie milutkie są w dotyku, fajne i taka ta dzianinka jest grubsza. Także fajna. Z zakupów jestem udana, jestem zadowolona, zakupy udane i wiecie, takie bardzo spontaniczne, ale udane zakupy. No to co, pokażę Wam teraz, kochani, co mi przyszło w tej paczuszce. Otwieramy, już widzę, że coś jest do góry nogami. Jakiś płyn, mam nadzieję, że się nie wylał. Tak to wygląda. No i co? I słuchajcie, tutaj jest, już Wam pokazuję co. Woda perfumowana Persil męska. Dwa flakony, dwie różne osoby sobie zamówiły. Tutaj płyn do kąpieli, to jest chyba szampon, nie, szampon i odżywka, wesołe jabłko. Potem mamy dezodorant Little Black Dress. Następnie płyn, który ja osobiście też bardzo lubię do demakijażu. No wiecie, do demakijażu. A byłam ostatnio w Rossmanie i właśnie patrzyłam na płyny micelarne z Garniera. Słyszałam, czytałam bardzo dobre opinie o tych płynach. I tak wiecie, korciło mnie, żeby kupić sobie ten płyn, dwie dyszki kosztował. Ale w końcu mówię, nie, ja mam tyle tych rzeczy do demakijażu, że po prostu nie będę sobie robić z domu magazynu. Także nie kupiłam. Lakier do paznokci, Gel Shine. I te lakiery chyba przyszły 3 albo 4. Jeden jest taki różowy. Taki landrynkowy róż, bym powiedziała. Potem żel pod prysznic męski. Potem słuchajcie, aha, to etui, ale to za chwilkę, to na koniec sobie zostawimy. To etui, o którym Wam mówiłam, że kusi mnie bardzo, żeby sobie je zamówić. To zostawię go na koniec i zaraz sobie zobaczymy, tylko to Wam jeszcze pokażę, co mam.
Pani sobie zamówiła komplecik, tylko że to drugie to jest chyba z mango. Tak, to jest z mango i to jest... ja naprawdę nie widzę tych małych literek. Przypuszczam, że to jest spray do włosów, wiecie? Także to. Tutaj mamy znowu dwa lakiery do paznokci. Też te Avon Rzeszeń. Jeden lakier to jest taki róż, taki jasny, jasny róż. Nie wiem, czy wy widzicie ten kolor dobrze. Natomiast ten trzeci lakier, tak, trzy lakiery jednak są, nie cztery. Coś mi się pomyliło. A ten jest taki coś podobny do tego, jak ja mam na paznokciach, tylko ja mam hybrydę na paznokciach. Lubię takie jasne lakiery. To moja znajoma sobie zamówiła. Potem chciałam Wam jeszcze pokazać perełki brązujące. Mojej córki koleżanka sobie zamówiła. I tutaj jeszcze mam tak. Korektor pod oczy rozświetlający z Avon True. To jest ten jasny, to jest ten chyba najjaśniejszy, wiecie? Tak mi się wydaje. Szminka. To też sobie zamówiła mojej córki koleżanka. I tu moja córka sobie zamówiła. Też mam tą pomadkę. Ten balsam do ust 3 w 1 z Avon Care. Bardzo go zresztą lubię. W pracy go mam. I właśnie w pracy go sobie używam. No i tutaj mam liścik od Avon. Próbka szminki, z której odkleiła się szminka. Także przykleimy ją tutaj z powrotem, bo jej miejsce jest tutaj. To jest ta matowa szminaczka. Tutaj Avon mi dorzucił... Tak, tych próbek ja nie zamawiałam, to mi Avon dorzucił. Splendorie mi dorzucił Avon. I tutaj jeszcze mam katalog w gratisie. I słuchajcie, oprócz tego jeszcze mojej córki i koleżanka, tutaj już sobie wszystko wyjęłam z pudełka. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać, że mojej córki koleżanka zamówiła sobie takie etui, nie, pojemnik, organizer na kosmetyki. Wiecie, ja mam identyczny i bardzo go lubię, bardzo mi się fajnie sprawdza i przyniosłam go nawet tutaj, żeby Wam pokazać, jak on wygląda tak bez folii, no bo tego nie chcę odwijać, nie, no bo niech to będzie zapakowane jak nowe. Tak wygląda ten organizer. Bardzo fajnie jest. Tutaj sobie trzymam tuszę, dożę. Tutaj w ogóle mam takie najpotrzebniejsze kosmetyki. Takie kosmetyki, których używam właściwie każdego dnia. I wiecie, ten krem BB z Avonu też bardzo go lubię. Teraz latem właśnie zamiast podkładu krem BB głównie używam. Tu jest taka szufladeczka też, nie? Tam sobie trzymam pomadki, balsamy do ust, takie, których używam praktycznie codziennie. I słuchajcie, i na koniec zostawiłam tu etui. Pokazywałam Wam ostatnio to etui i mówiłam Wam, że kusi mnie, żeby go sobie zamówić. Kusiła mnie też ta pomada do brwi i olejek do ust, ale tego sobie na razie nie zamówiłam, dlatego że do brwi mam różne inne preparaty jeszcze, które stwierdziłam, że muszę najpierw zużyć. I do ust też mam różne specyfiki. I słuchajcie, tak jak mówię, ja nie będę robić z domu magazynu, bo już naprawdę czasem nie mam gdzie tego trzymać. I po prostu mówię, nie będę szaleć, będę sobie zamawiać tylko to, co naprawdę uznam, że jest mi potrzebne. Chciałam na szybko znaleźć to etui w katalogu, żeby Wam pokazać, ale nie mogę znaleźć, to nie będę szukać, tylko Wam pokażę, jak to etui wygląda. Sama jestem go bardzo ciekawa. Bo ono ma sprawić, że w końcu moje karty, moje monety będą uporządkowane. Tutaj jest taki, prawda, sznureczek, paseczek. Nie wiem za bardzo, czemu on ma służyć. Skoro to jest taka mała torebka, całkiem duży jest ten, długi jest ten paseczek. Nie wiem, co ma szyi, chyba się go nie nosi, co? Bardzo ładny jest. Przyznajcie, że bardzo ładny jest, ze znakiem nieskończoności, a w środku,
A w środku wygląda on tak. Tutaj jest zasuwak. Tutaj jest taki zameczek. To jest takie szamka na monety. No cóż, powiem szczerze, że za wiele to tutaj nie wejdzie tych monet. Nie zmieści się za wiele. Natomiast miejsce na karty jest tutaj. Jakaś taka karteczka. Miejsce na karty jest tutaj, ale wiecie co? Myślałam, że to jakoś będzie... Wiecie, jak ja sobie to wyobrażałam? Że to będzie jakoś tak może na trzy razy otwierane. O, i jeszcze tutaj, nie? I tutaj będzie miejsce na karty. A tak, no to dosłownie. To jest taki malusieńki portfeliczek. No nie wiem. I malutkie bardzo miejsce na monety. Ale ładny jest. I wizualnie bardzo mi się podoba. I kolor jego też bardzo mi się podoba, powiem Wam szczerze. Także tak, to jest całe zamówienie z Avonu. Znowu mi doszło kilka zamówień, które będę wysyłać dzisiaj. I dzisiaj będę wysyłać, dzisiaj jest, co dzisiaj jest? Środa, więc wyślę na szybką przesyłkę, żeby do piątku mi przyszła ta przesyłka. I wiecie, i żeby moje dziewczyny miały swoje rzeczy jeszcze przed weekendem najlepiej. Bo ja kiedy zamawiałam kosmetyki jako klientka, nie? Tak zawsze chciałam, żeby jak najszybciej mi te kosmetyki już przyszły, bo jak już sobie coś tam upatrzyłam, zamówiłam, to chciałam te rzeczy po prostu mieć jak najszybciej. Także ja moim dziewczynom też się staram szybko kosmetyki, wiecie, zamawiać i dostarczać. I słuchajcie, co Wam jeszcze powiem. W ostatnim filmiku wspomniałam Wam, że idzie do mnie jakaś paczka i kompletnie nie wiedziałam, co to jest, nie? I słuchajcie, kiedyś... już od jakiegoś czasu, wiecie, nachodzi mnie taka refleksja, takie, że po prostu cierpię na notoryczny brak czasu. No słuchajcie, tak mi czasu brakuje, tak to moje życie jest jakieś takie chaotyczne. Na wszystko brakuje mi czasu. Usprawiedliwiam się tym, wiecie, że tak, pracuję zawodowo. Zajmuję się Avonem, na który naprawdę sporo czasu poświęcam, bo wiecie, przyjmuję te zamówienia, opowiadam o Avonie. Jestem z wieloma ludźmi jak gdyby w kontakcie, na przykład ktoś sobie coś zamawia, dopytuje o to. Czy na przykład ktoś mi pisze, no chciałabym takie perfumy, ale żeby miały takie nuty zapachowe. Ja nie znam na pamięć wszystkich perfum z Avonu i wszystkich, jakie tam mają nuty zapachowe, więc szukam. I wiecie, potem składam zamówienie, coś tam mi nie wychodzi, ktoś mi zły kod podał, dzwonię, piszę, wiecie. Potem wysyłam to zamówienie, potem trzeba paczkę odebrać, porozkładać to zamówienie, karteczki porozpisywać, porozwozić do dziewczyn. Dużo czasu przeznaczam na Avon. Oprócz tego, wiecie, działam sobie w kierunku paznokci, to co Wam kiedyś powiedziałam. Nie chcę za dużo na YouTubie o tym mówić, kiedyś powiem Wam dlaczego, ale na razie nie chcę. W każdym razie działam sobie, wykupiłam sobie taki wypasiony kurs, wiecie, kurs internetowy i w każdej wolnej chwili staram się dokształcać właśnie tam o tych paznokciach. Oprócz tego, no tutaj sobie trochę kombinuję z tym YouTube'em. Oprócz tego, wiecie, dom na głowie, pies, rodzina, w sensie, że no z mamą ja też jakiś tam czas muszę poświęcić mojej córce. I słuchajcie, przez to jestem tak zaganiana, tak mi brakuje czasu. I u mnie to jest tak, że tu jest rano i ja latam, coś tam robię, tu do pracy, tu to załatwiam, tu tam, tu się... I po prostu i ciągle i już wieczór i dzień się kończy. I znowu sobie myślę, albo jeszcze to miałam zrobić, tamto miałam załatwić i wiecie... I stwierdziłam, że ja chyba mam problem z organizacją czasu może. Pomijając te wszystkie moje zajęcia i tak dalej, to mówię, może ja potrzebuję takiego ułożenia w głowie, wiecie, żeby ktoś mi podpowiedział jakąś taką organizację czasu. I zaczęłam sobie szukać w internecie różnych takich poradnikowych rzeczy i natrafiłam na kanał, zaobserwowałam sobie na Instagramie, ten kanał się nazywa Pani Swojego Czasu. I ona wydała ileś, dość dużo. Wiecie co, nie znam aż tak dobrze tego kanału i nie pamiętam już, jak to tam było. W każdym razie ta pani, Ola Budzyńska, ona się nazywa, wydała, przepraszam, na pewno kilka książek. W każdym razie, między innymi, wydała taką książkę
Zorganizuj się w 21 dni. Zaintrygowała mnie ta książka. Przy tej książce też mi się wyświetliła taka książka. Niby tu jest autorka jakaś Elwira Rogoda, ale też mnie ta książka zainteresowała i mi się przy tej wyświetliła. I ja chciałam te książki dwie kupić. I wiecie co, nie wiem jak ja to zrobiłam, słuchajcie, ale tutaj mi płatność mi przeszła i się okazało, że jak gdyby ja zapłaciłam za tą książkę tylko. No i mówię, dobra, no ale chciałam też tą książkę, nie? I kiedy na stronie Pani Swojego Czasu, na stronie tej Oli Budzyńskiej, chciałam znowu dokonać zakupu tej książki, to coś tam mnie przekierowywało, potem, że problem z internetem, potem, że coś tam. I wiecie co? Nie wiem, czy ja mam jakąś amnezję, czy co. Ja nie pamiętam, żebym ja kupiła tą książkę, wiecie, że wklepałam, że przekierowanie na stronę banku i tak dalej. No ale musiało się chyba tak stać najwyraźniej, skoro okazało się, że ta książka została do mnie wysłana, ale nie z tej firmy, tylko była obklejona logo w ogóle Świat Książki, a jako nadawca była prywatna osoba, imię, nazwisko. Ja wiem, że ja tej książki też szukałam jako książka używana, że może ktoś chce odsprzedać, bo miałam problem właśnie z tą płatnością. I wiecie, i potem ta książka, pewnie też tak macie, że na przykład czegoś szukacie jakiejś informacji na internecie, a potem wam się to wyświetla na Facebooku, gdzieś tam w proponowanych. I ja tak miałam z tą książką. I już wielokrotnie, już kilka razy miałam ochotę klepnąć, że kupuję, kupuję, nie? Ale potem sobie myślę, dobra, teraz nie mam czasu, później. No, a tu słuchajcie, okazało się, a to gdzieś już z miesiąc czasu minął, odkąd mi ta książka przyszła, czyli no musiałam tą książkę zakupić też wtedy, nie? I dopiero teraz mi przyszła, kiedy ja się jej w ogóle kompletnie nie spodziewałam. I jeszcze przyszło mi tak, że dostałam informację, przepraszam, dostałam informację, że kurier dostarczył Twoją paczkę, a potem pojechałam mojej córce odebrać paczkę do paczkomatu i wracałam wtedy ze szkolenia z Częstochowy i wiecie, i na mailu miałam informację, że kurier dostarczył paczkę, więc mówię, aha, czyli ta paczka od tej jakiejś pani przyszła mi do domu i wiecie, i odebrałam mojej córce paczkę i mówię, wejdę sobie na aplikację, żeby zobaczyć, bo spodziewałam się też jeszcze w ogóle jednej paczki z Avonu i nie wiem, czy ona mi dziś, znaczy no teraz już jestem prawie pewna, że ona jednak mi przyjdzie jutro. I mówię, wejdę sobie na wszelki wypadek na tą apkę, czy paczka z Avonu mi nie, wiecie, nie jest w paczkomacie. I weszłam na moją aplikację, a tam jest, że mam paczkę do odbioru z paczkomatu. No i tam przyłożyłam ten kod, nie? Otworzył mi się paczkomat. I słuchajcie, patrzę, a tam właśnie ta książka była i przyjechałam do domu, pytam się mojej córki, czy kurier mi jakąś paczkę dla mnie zostawił. Ona mówi, że nie było żadnego kuriera, nic dla mnie nie było, więc takie dziwne trochę powiadomienie. No ale fakt jest taki, że książka do mnie dotarła i wiecie, i bardzo fajna książka, takie różne poradnikowe rzeczy, jak się ogarnąć w kuchni, jak wiecie, na przykład... Na przykład złote zasady planowania posiłków. Na przykład, nie? Tak przykładowo otworzyłam na tej stronie. I też powiem Wam, że obiecuję sobie, że zacznę planować posiłki, że będzie mi łatwiej wtedy ogarnąć zakupy, bo przyznaję się, że zdarza mi się wyrzucać jedzenie. I wiecie, chcę tego uniknąć, a mam problem z planowaniem posiłków, więc może ta książka mi, wiecie, mi ułatwi tą sprawę i po prostu będzie mi się łatwiej ogarnąć w kuchni, na co zwracać uwagę podczas robienia zakupów. Takie niby proste rzeczy, ale wiecie co? Człowiek może coś tam sobie wynieść z tego czytania dla siebie, z tej książki. Na to liczę. Kochani, kończę ten filmik, bo ja zawsze mówię, że chwilę do Was pogadam coś tam, a potem całkiem długi filmik z tego wychodzi. Słuchajcie, kochani, na koniec bardzo serdecznie Was pozdrawiam, bardzo Wam dziękuję, że przychodzicie na mój kanał, że dajecie mi łapki w górę, już mam w ogóle tyle subskrypcji, bardzo Wam za to dziękuję. Cieszę się, że chcecie być ze mną tak wirtualnie. I kochani, no życzę Wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!